Cześć, z tej strony Timmy i witam was w takim poradniku informacyjnym filmiku, że Drag Pack, czyli paczka modów moja i dealera jest już dostępna do pobrania. I mówię, że to jest poradniku informacja, ponieważ właśnie was informuję, że ta paczka jest już do pobrania, bo bardzo nią męczyliście, tak więc mniej dealera męczyliście, tak więc postanowiłem ją udostępnić już z dealerem. I teraz zrobię taki mały poradnik, jak zainstalować, ponieważ opublikowałem ją już niepublicznie na moim Facebooku. Tutaj macie animację z moim Facebookiem. Opublikowałem właśnie ją tam trochę tak wcześniej i na Skype'ie, który jest w opisie podany, ale niektórzy widzowie mieli problem, czyli niektórzy, którzy to oglądają możliwe, tak więc robię właśnie poradnik. No i sorry, że nie mogę się wysłowić. Tak więc wchodzimy w link podany w opisie i wyświetla nam się ta strona. Jesteście przekierowani właśnie na Mediafire, gdzie macie tutaj właśnie do pobrania archiwum dragpacka. Gdy to już pobierzecie, tutaj mam właśnie archiwum z naszym dragpackiem, otwieracie archiwum i pliki, które zawarte są w całym tym archiwum, przerzucacie do folderu .minecraft, który otwieracie, może teraz wam pokażę w sposób. Klikacie w to logo Windowsa tutaj, wpisujecie %APP data %. Jesteście w folderze roaming i teraz wchodzicie, roaming czy jak to tam się czyta, i wchodzicie po prostu w .minecraft. I teraz wszystko, co macie właśnie w archiwum dragpack, wrzucacie do swojego .minecraft. Gdy to wszystko nam się już tutaj przeniosło, możemy włączyć Minecrafta i normalnie sobie pograć. Tak więc teraz wam pokażę jeszcze, że to na 100% działa, więc włączamy sobie Minecrafta. Włącza nam się Minecraftowy launcher. I tutaj, jak widzicie, jest taka długa formułka. Tutaj jest napisane XMX4G. Jeżeli macie 8 GB RAM-u, zostawiacie standardowo 4 GB. Jeżeli macie 4 GB RAM-u, wpisujecie tutaj 2 GB. Po prostu połowę ze swojego RAM-u tutaj wpisujecie. Jeżeli nie wiecie, jak sprawdzić, ile ma się RAM-u, wchodzicie w logo Windowsa, prawym na komputer i właściwości. Dobra, tak więc ja zostawiam sobie 4 GB RAM-u i ważne, żeby wybrać z tych wersji właśnie tutaj dragpack. Bo to też było z tym kilka problemów, tak więc klikamy Save Profile i klikamy Play. Tutaj załadowało nam się do końca i powinien nam właśnie nam się włączyć teraz Minecraft. To włączył nam się Minecraft. Paczka jest na 1.6.2, ja pisałem wam przez jakiś czas, że jest na 1.6.4, ale to był po prostu zwykły mój błąd, ale myślę, że z tym problemu nie ma, bo wszystkie mody potrzebne są właśnie wygrane, więc wam chyba wersja jest niepotrzebna. No, tutaj żadnych save'ów nie ma, na razie nie będę robił, albo... Nie, dobra, nie będę robił, po prostu paczka działa, 39 modów, mody, wszystko działa. Jest pięknie, wszystko ładnie. Tak więc, jeżeli ten filmik wam się spodobał i jest pomocny, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę pod spodem, zasubskrybować mój kanał, żeby zobaczyć więcej jakby update'ów tej paczki. Tak więc, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, siemanko!